i witamy bardzo, bardzo serdecznie i ponownie Aleksandra Rybińska. I Wojciech Biedroń. To jest poranek w telewizji w Polsce, a przed nami naprawdę bardzo ciekawy dzień, bardzo, bardzo ciekawy tydzień, ale na początek kilka słów. Jarosław Kaczyński w ten weekend na temat Zielonego Ładu, bo między innymi o to będzie ta batalia 9 czerwca. A to tak dla polskiej wsi to dzisiaj przede wszystkim oznacza odrzucenie Zielonego Ładu w tej jego wersji. Która mogła być przez Tuska odrzucana dosłownie w parę dni po chwili, kiedy został premierem. Bo wtedy była Rada Europejska, na której mógł powiedzieć nie. Oczywiście nie powiedział. Powiedział nie wtedy, kiedy to już nic nie znaczyło, bo tam decyduje kwalifikowana większość. To jest wielkie udawanie, wielkie oszustwo. Oszukiwali od początku, przez cały czas, jak ta sprawa się posuwała, mówili tak, także w Parlamencie Europejskim. Myśmy przez cały czas mówili nie. I dlatego możemy naprawdę z podniesioną głową powiedzieć, byliśmy przeciw, jesteśmy przeciw. I mogę tutaj rzucić to hasło, które tak często pada na demonstracjach rolników. Zielony Ład do kosza. No dzieją się też cuda, wiesz, Aleksandro. To no coś takiego. Tak, cuda, a mianowicie takie cuda, że pan Kierwiński już nie jest za filmem Zielona Granica Agnieszki Holland. Ależ to przecież niemożliwe. To jest absolutnie. To przecież ten film był właśnie promowany przez Platformę Obywatelską. Jako prawie, że dokument pokazujący okrutne mordy Straży Granicznej. Nie wiem, czy pan Kierwiński już znalazł dzieci z Michałowa, drodzy państwo, ale zobacz, zobaczmy taką zbitkę, bo internauci nie biorą jeńców. My również w takich sytuacjach, takiej skrajnej hipokryzji, wręcz ocierającej się o śmieszność. Pan Kierwiński, były szef MSW, znany między innymi z Pogłosu, idzie teraz pełną parą do Parlamentu Europejskiego. A co mówił o granicy, a co mówił później, zanim, jak to było, kiedy nie był ministrem, jak to było, kiedy ministrem był? Krytykowani są funkcjonariusze PiSu, którzy wykorzystują Straż Graniczną do swoich celów. Wie pan, a o filmie proszę Straż zobaczyć... jest apolityczna, wojsko jest apolityczne, policja jest apolityczna. Znaczy, tak, ma pan rację, powinno być apolityczne. A myśli pan, że wojsko staje się apolityczne, jak jest wykorzystywane do brudnej politycznej gry przez rządzących? Jak... W którym miejscu? No wie pan, ja patrzę na tych przebierańców, mówię, Błaszczaka, Morawieckiego, przebierają się w te zielone koszule, zielone jakieś kurteczki i na tle polskich żołnierzy, na tle polskiego uzbrojenia wykrzykują nienawistne hasła. To jest nie do zaakceptowania. Ale... Funkcjonariusze Straży Granicznej robią fantastyczną robotę. Oni bronią bezpieczeństwa. Ale zupełnie co innego mówiliście jeszcze parę miesięcy temu, panie ministrze. Bronią polskiego bezpieczeństwa. Oni są od tego, żeby bronić Polski. Klaskaliście na filmie Agnieszki Holland, panie ministrze. Nie klaskają na filmie pani Agnieszki Holland. Proszę mi nie imputować takich rzeczy. Natomiast jeżeli pyta pani o robotę Straży Granicznej, tak, oni robią fantastyczną robotę i ja jestem dumny z tego, że przez 5 miesięcy miałem okazję nadzorować czyli tą nie służbę. Ma... jestem zdziwiona, że można mieć aż tak krótką pamięć. No mówimy o kilku miesiącach zaledwie. Ale to jest też śmiesznie z tymi przebierańcami. Pan Błaszczak był przebierańcem jako minister obrony. A pan Kierwiński Pogłosem na imprezie strażaków nie, tylko przebierańcem. Potem pojechał pan Tusk na granicę, w końcu raczył pojechać na granicę. Ubrał się w taką ala wojskową kurtkę, zanim sprzęt stał wojsko. I to już nie było przebieranie się. To jest poważny państwo. No to skoro Donald Tusk to spiżową bramę postanowił postawić. Oj tak. W swojej, no najpierw to zobaczmy, bo donosi o tym Gazeta Wyborcza. Rezydencja premiera za bramą jak w więzieniu. Szokujący widok w zabytkowej części Warszawy. Czyś dramat, jak można było tak oszpecić piękną ulicę. To jest teraz nasza ściana płaczu, załamuje ręce młode małżeństwo mieszkające w pobliżu. Konstrukcja przypominająca bramę zakładu karnego stanęła w poprzek
ulicy Parkowej. No tak. Czyżby pan premier obawiał się zadowolonych obywateli, którzy mogliby mu złożyć wizytę ewentualnie? Miało być otwarcie, transparentnie. Uśmiechnięcie zresztą. No dobrze, to my już nie trzymamy państwa w niepewności. Naszym gościem jest pani Anna Zalewska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, która pani również poseł. Walczy o mandat, prawda, pani poseł? Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, jestem jedynką na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Dokładnie. Najpierw chcielibyśmy panią spytać o to, co dla nas jest najważniejsze, chyba dla wielu naszych widzów, czytelników portalu w polityce.pl i tygodnika sieci, czyli Zielony Ład. To szaleństwo, które nabiera tempa, mam wrażenie, nie tylko wasza kampania, ale to szaleństwo Zielonego Ładu biegnie. Czy to się jeszcze da powstrzymać? Czy zmiana ewentualna układu sił w Europarlamencie pomoże, by w jakiś sposób niwelować negatywne skutki tego programu? Rzeczywiście przyspiesza, nawet wtedy, kiedy rolnicy strajkowali, intensywnie strajkowali. Pani przewodnicząca komisji mówiła, że słucha i dialoguje. To przyjęto kilka reżimowych dla rolników dokumentów, oczywiście pod ładnymi tytułami, a to o czystym powietrzu, a to o dobrej jakości gleby, to po pierwsze. Po drugie, wszystko się da zatrzymać. Rozmawiacie państwo z osobą, która w 100 dni odwróciła przymus dla rodziców, żeby wysyłali 6-latka do szkoły. Dzieci zostały w przedszkolu i tam się uczyły. Okay. Czy też do osoby, która dokonała przekształcenia gimnazjów, była przy Turowie. Turów jest choć ciemne chmury nad nimi, czy uratowała wspólnie, oczywiście z innymi koleżankami i kolegami, polskie kopalnie. Więc każdy dokument jest do zmiany. I tak naprawdę tych dokumentów jest kilkadziesiąt, bo prawie 80. Od politycznej rezolucji przez prawo klimatyczne, pakiet Fit for 55, czyli ten dokument, który jest kręgosłupem owej totalności podatków, zakazów, jak również wszystkie te, które są wokół tego dokumentu. Tak, ja wiem, jak to zrobić. Pani poseł, obserwujemy w tej chwili taką cudowną przemianę polityków Platformy Obywatelskiej z panem premierem Tuskiem na czele, ale szczególnie tych kandydatów właśnie do Parlamentu Europejskiego. No nagle imigracja jest zła, nagle się okazuje, że granice trzeba chronić. No czy to jest strategia na wybory, całkowite zakłamanie? No to jest niebywałe, jak można mówić coś wprost przeciwnego, co się mówiło kilka miesięcy temu. Zaraz się okaże, pani poseł, przepraszam, że te 10 miliardów złotych, co mają przeznaczone być na wzmocnienie granicy, co mówił pan Tusk teraz w weekend, to się okazuje, że nie 10, pewnie tylko 5, nie od razu, tylko za 2 lata i tak dalej. Pytamy o to, bo ta przemiana polityków Platformy Obywatelskiej jest dla nas zaskakująca. I w dodatku nie z budżetu państwa, ale pożyczone w Banku Światowym. Dobra. To tak a propos tych pieniędzy. I też proszę zauważyć, że nikt nie ma zdjęcia na tle mundurów, tych, które noszone są z dumą przez żołnierzy. Ani pan premier, choć zauważcie państwo, po kampanii wyborczej raczej zaciśnięta pięść i zaciśnięte usta, a nie uśmiech. To marszałek Hołownia się uśmiecha, nawet barierki ma uśmiechnięte. Ta przemiana jest bardzo naturalna dla Platformy Obywatelskiej, również niestety PSL-u. Szymon Hołownia nie panuje nad różą tun, więc tam jest bezwzględnie po pierwsze europejskość, a po drugie polskość, bo to rzeczywiście tak postępuje ten polityk. Natomiast my widzimy zaplanowaną grę polityków Platformy Obywatelskiej PSL-u razem ze swoją grupą polityczną. Oni od lutego ubiegłego roku mają zgodę na to, żeby głosować tak jak my. Na przykład przeciwko pakietowi dokumentów dotyczących legalizacji nielegalnej migracji czy nielegalnemu handlowi ludźmi. Również głosowali przeciwko liberalizacji na granicy polsko-ukraińskiej, jak również udają, że nie są za rozwiązaniami dotyczącymi centralizacji Unii Europejskiej, choć kilka miesięcy temu
głosowali zupełnie inaczej. To jest gra z państwem, z dziennikarzami, z Polakami. Bez mrugnięcia okiem mówią naszym językiem. Ale to oszustwo. Wszystkie dokumenty są gotowe do tego, żeby wystartować i żeby je realizować zaraz po wyborach. Nie dajcie się państwo oszukać. W tej sprawie uderza jeszcze jedno, ponieważ jakby no widzimy też takie decyzje, jeśli chodzi o rozwój Polski, które idą bardzo mocno, pewnie są w smak polityce niemieckiej inwestycyjnej. Natomiast no rozwojowi Polski nie służą. To są ograniczenia w tych największych polskich inwestycjach. To, co się dzieje z CPK, co się dzieje z innymi przecież pomysłami, chociażby portów i ich rozbudowy, to wszystko idzie bardzo mocno w stronę no, tej retoryki niemieckiej, berlińskiej, spłacanie długu przez Donalda Tuska. Jak to oceniać, pani poseł? Bezwzględnie spłacanie długu i jeszcze pracowanie na dalsze zaufanie łaskawe Komisji Europejskiej, polityków europejskich, czy też Berlina, bo proszę zauważyć, KPO miał być jutro. I mówię tu o jutrze po wyborach do Parlamentu Polskiego. Pieniędzy dalej nie ma, są tylko i wyłącznie deklaracje i zapowiedzi Donalda Tuska. Tam jest gra o Polskę, dlatego że mają wygrać ci, którzy powinni wygrać. Na szczęście Polacy już ich rozgryźli po pierwszych tygodniach, szczególnie po pierwszych 100 dniach i braku 100 konkretów. Gra o to, żeby był dobry skład liberalno-lewicowy Parlamentu Europejskiego, żeby realizować te trzy pakiety. Liberalizacji handlu polsko-ukraińskiego, centralizacji Unii Europejskiej, przymusowej relokacji i oczywiście maksymalnie przyspieszenie z Zielonym Ładem, a przede wszystkim z podatkami dla obywateli, bo pieniędzy w systemie na realizację Zielonego Ładu absolutnie nie ma. Ja cieszę się, że premier Jarosław Kaczyński mówi, że mamy czyste ręce i czyste sumienie. Tak, rzeczywiście zadbałam o to, bo w Komisji Środowiska, widząc, co się dzieje, słuchając i pracując niestety z Francem Timmermansem, który ciągle mówił o zburzeniu starego świata i zbudowaniu nowego, rekomendowałam głosowanie przeciwko. No, to może mieć ten nowy, budowanie tego nowego świata, może mieć poważne konsekwencje dla obywateli. A komisja cały czas mówi, no to nic nie szkodzi, stworzymy specjalne fundusze dla najuboższych, ktoś będzie cierpiał z powodu ubóstwa energetycznego, to po prostu damy mu pieniądze, wszystko będzie dobrze. Tych pieniędzy też podobno nie ma. Ależ oczywiście, że nie. I mam tę satysfakcję, bo z panem redaktorem szczególnie od kilku lat na ten temat rozmawialiśmy. Przewidywaliśmy, co się wydarzy. Ja też z taką przykrą satysfakcją odsłuchuję swoje wystąpienie w Parlamencie Europejskim, kiedy w 2020 roku, po tym jak prawo klimatyczne powstało, przy którym pracowałam i protestowałam nad rozwiązaniami, konsekwencje, ale pani redaktor ma rację, nie ma żadnych pieniędzy. Jest takie hasło, że rzeczywiście jest fundusz, który będzie pomagał w ubóstwie energetycznym. Ale wiecie państwo, z czego ten fundusz się będzie składał? Ano będzie składał się z tego podatku TSU2, podatku od tego, czym grzejemy, chłodzimy nasze mieszkania, czy też podatku od tego, czym tankujemy nasze samochody. To podatek, który ma wejść w życie w 2027 roku, a już politycy, ekonomiści mówią to, co powtarzałam, że ponieważ to jest ETS na wolnym rynku, w związku z tym nieograniczone będą właściwie podwyżki gazu czy też benzyny. W związku z tym, jak państwo słyszeli, 5,19 za litr benzyny, to przywiązujcie się państwo, ale nie do złoty, ale do euro. No cóż, przerażające perspektywy. Troszeczkę mnie na pewno zmroziło wobec tego. No, w każdym bądź razie. Ale dzisiaj jest piękny dzień. Ja wierzę, że za 3 tygodnie cała Europa zmieni większość. Jestem gotowa, wiem, jak to zrobić. Będziemy te niedobre zakazy, nakazy, tą totalitarność
po prostu zmieniać, zatrzymywać. Trzymamy za słowo. Trzymamy, i życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. No i powodzenia życzymy. Powodzenia w kampanii. Pani poseł, bo tak, pani poseł jest jedną z tych... A tu już mimo wszystko nie podziękuję, choć podziękuję za miłą rozmowę. Ale trzeba przyznać, pani poseł, muszę się zgodzić, co drugą rozmowę powinniśmy zaczynać od tego, tak, mieliście rację. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy jeszcze raz za rozmowę i przenikliwość. Wszystkiego dobrego. Kończymy, ale widzimy się za chwilkę. Za chwilkę wracamy. Do zobaczenia.